Rozmowa niezależna i seksowana. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Artur Dmuchowski. Kłaniam się. Dzień dobry. Jak się przedstawić? Historyk chyba przede wszystkim, dziennikarz, twórca kanału TVP Historia i autor, o, choćby takiej książki Kulisy kryzysu. Z powodu tej książki się dzisiaj spotykamy. Ta książka to jest zbiór Twoich rozmów, Twoich wywiadów z różnymi ekonomistami. Janusz Szewczak, Krzysztof Rybiński, Cezary Mech, Przemysław Wipler, Paweł Szałamacha, Marian Szołucha, Andrzej Sadowski, Tomasz Teluk, Jerzy Żyżyński, Ryszard Bogaj. Dlaczego taki zestaw rozmówców? Dlaczego akurat ci ekonomiści? Mocna dziesiątka. To są moim zdaniem najwybitniejsi w tej chwili eksperci, którzy potrafią ciekawie i wnikliwie zanalizować sytuację ekonomiczną Polski, nie tylko Polski. Bo w książce mówimy i o Polsce, i o Europie, o kryzysie strefy euro, o kryzysie w ogóle gospodarki europejskiej. Dlaczego akurat oni? Po pierwsze dlatego, że są najlepsi. Moim zdaniem potrafią najciekawiej myśleć i przekazać wiedzę o tym, co się dzieje. A po drugie jest jeszcze jedna ważna cecha, którą musieli spełnić moi rozmówcy. Mianowicie celowo nie zapraszałem nikogo, kto pracuje dla banków. Żadnego z ekonomistów, tak zwanych ekspertów. A to się zachowałeś trochę inaczej niż pan premier. Pan premier Donald Tusk ma taką radę gospodarczą, gdzie są zatrudnieni różni, rozmaici eksperci i oni są właśnie o zgrozo zatrudnieni również przy okazji też i w bankach. To jest nie do pojęcia, jakby to wytłumaczyć komukolwiek, opowiedzieć na świecie, że jest rada gospodarcza przy premierze rządu i w tej radzie zasiadają eksperci, którzy mają takie podwójne zatrudnienie, no to by chyba nikt tego nie zrozumiał. Z Janem Krzysztofem Bieleckim, czyli byłym prezesem banku na czele, prawda? Nie, no to było dla mnie dosyć oczywiste, ponieważ widać już, że rola banków w tym, co się dzieje i w Polsce, i na świecie jest bardzo dwuznaczna. Jeden z rozdziałów w książce jest zatytułowany Jak bankierzy przejęli władzę. Ponieważ gdy spojrzymy, tutaj Polska nie jest najgorszym przykładem zresztą na słuszność tego tytułu, prawda? Ale jak spojrzymy na kryzys 2008 roku w Stanach, na to, co się działo wtedy, na te miliardy wtedy dolarów, a potem euro, które przecież gdzieś skąd się biorą, no jakoś te społeczeństwa europejskie czy amerykańskie wytwarzają tą wartość, która przekłada się potem na te miliardy, które gdzie idą, gdzie kończą? No w skarbcach banków właśnie, prawda? To banki, o bankach się zaczęło mówić od 2008, że są zbyt duże, żeby upaść, prawda? No mamy przykład sprzed kilku dni. Fiat zwalnia 1500 osób w Bielsku. Fiat może upaść, prawda? Czy inne firmy, które produkują konkretne rzeczy, konkretne towary, które są ludziom potrzebne w codziennym życiu, mogą upaść? Natomiast nie mogą upaść banki, które produkują w sumie coś wirtualnego, prawda? Bo jeżeli spojrzymy na źródła takie najgłębsze tego kryzysu, który mamy w tej chwili i na świecie, i w Europie, to się wziął właśnie przez to, że banki wykreowały sztuczny pieniądz. Ja cię zaraz zapytam o to, jakie są prawdziwe kulisy kryzysu, ale chciałem jeszcze jedną rzecz tutaj, myślę, że ważną dla czytelników od ciebie uzyskać. Ile czasu minęło od momentu, kiedy ty przeprowadzałeś te rozmowy do wydania tej książki? Książka schodzi w tej chwili z prac drukarskich, jak to się mówi. Ostatnie wywiady przeprowadzałem w grudniu. Więc a to jest niedawno. Bardzo świeża sprawa. Bardzo świeża. To jest taki egzemplarz jeszcze próbny, nawet przed korektą, natomiast książka dotrze do księgarni w ciągu najbliższych dni, także kiedy ten wywiad już się ukaże na VOD, pewnie już będzie w księgarniach. I już muszę powiedzieć, że chociaż minęło właśnie kilka tygodni od zamknięcia jak gdyby tego etapu pisania książki, to już te kilka ostatnich tygodni pokazały, że prognozy, które w niej są, sprawdzają się. No, sprawdzają się, no choćby te dane, które mamy ostatnio o tym ogromnym spadku wpływów podatkowych w polskim budżecie, o tej dziurze, która się wytworzyła. To jest też przewidziane w książce, także muszę powiedzieć, że to będzie teraz ciekawe przez kilka najbliższych miesięcy. Ciekawie będzie też dla mnie jako dla autora i dla czytelników śledzenie tego, jak te prognozy, które w niej są, się sprawdzają. Obawiam się, że zaczęły się już sprawdzać. To moje gratulacje i uznanie, pełny szacunek naprawdę, dlatego że coś takiego
Warto przeczytać, tym bardziej, że przecież to nie są rozmowy, tak jak ustaliliśmy tam sprzed roku, pół roku i tak dalej, tylko to się dzieje tu i teraz. Artur, jakie są kulisy kryzysu, nawiązując do tytułu tej książki? Właśnie o tym starałem się głównie oczywiście rozmawiać w książce. Nie chciałem, żeby ona miała tylko taki krótki oddech, żeby to był komentarz do bieżących wydarzeń, które będą jakieś dane opublikowane w tym tygodniu czy w następnym. Ona była pisana z takim zamiarem, żeby pokazać korzenie tego kryzysu, znaczy skąd się wzięła ta sytuacja gospodarcza, która jest w Polsce i w Europie. To znaczy skąd nagle na tym najbogatszym do niedawna kontynencie tak ogromne problemy, prawda? W krajach wydawałoby się kwitnących, nagle mówi się o bankructwie. W Polsce również wiadomo, że tutaj mamy podzielone zdania ekspertów. Ci, którzy... Są dwie narracje, bo ta oficjalna propaganda otóż to. Że jesteśmy zieloną wyspą. Eksperci prorządowi podtrzymują cały czas tą iluzję takiego rosnącego dobrobytu, natomiast eksperci niezależni, z którymi ja staram się rozmawiać, których staram się znaleźć i tutaj od nich uzyskać informacje, myślę, że pokazują realia. To znaczy to, że na przykład, jak już mówimy o że tak powiem, kulisach kryzysu w Polsce, to gdy się zbierze, bo my znamy te wszystkie fakty, ale w oderwaniu, natomiast gdy się to zbierze razem, to dopiero widać, skąd się bierze nasza obecna sytuacja i jakie mogą być wskutek tego wydarzenia w najbliższych miesiącach. Wzięła się stąd, że tak naprawdę to nasz dobrobyt, czy ta Zielona Wyspa, czy ten wzrost PKB, który mieliśmy w ostatnich latach, jest oparty na bardzo chwiejnych podstawach, ponieważ trudno oczywiście o wszystkich czynnikach mówić, ale takie główne, jak gdyby, główne podstawy tego, co w tej chwili się dzieje w polskiej gospodarce, wzięły się z dwóch, jak gdyby, czynników. Pierwszy to jest ogromne zadłużanie kraju. To jest po prostu, my żyjemy w tej chwili na kredyt, mówiąc krótko. Znajomi mówią, niedawno spotkałem takiego znajomego z Platformy, przedsiębiorca, który mówi, no jakże, no kto może narzekać na sytuację w Polsce, jedźmy na Litwę albo na Słowację i zobaczmy, oni teoretycznie mają wyższy od nas poziom dochodu na głowę mieszkańca, ale przecież wystarczy tam pojechać, żeby zobaczyć, jakimi samochodami jeżdżą, jakie mają mieszkania i tak dalej. I to jest prawda. To znaczy, rzeczywiście na pierwszy rzut oka to tak wygląda, tylko że oni są w zupełnie innej sytuacji, ponieważ oni nie są tak ogromnie zadłużeni jak my. My, ten nasz pozorny dobrobyt, te nasze właśnie bardziej eleganckie niż u nich samochody, czy nowsze, są dlatego nowsze, że je kupiliśmy na kredyt. Ale ten kredyt trzeba będzie spłacić i o tym zapominamy. My, to był taki news kilka tygodni temu, właśnie kiedy kończyłem książkę, skończyliśmy właśnie po 30 latach spłacać kredyty Gierka. Kredyty Gierka były mniejsze od obecnych więcej trzykrotnie. Skoro tamte spłacaliśmy przez 30 lat, to zastanówmy się, ile będziemy spłacać te, które mamy w tej chwili. Jeden tylko fakt, który pokazuje, jak się ma nasza obecna sytuacja do tej iluzji Zielonej Wyspy i dobrobytu. W 1989 roku, kiedy zaczynała się tak zwana transformacja, każdy Polak był zadłużony na 10 tysięcy złotych. To było średnie zadłużenie, które właśnie pozostało po tych... Każdy przeciętny od niemowlaka Przeciętny, dokładnie. W tej chwili przeciętne zadłużenie każdego Polaka na głowę, zresztą mamy je wyświetlane na tym słynnym neonie w centrum Warszawy, to jest około 25 tysięcy złotych. I to cały czas rośnie. Zresztą są ekonomiści, którzy mówią, że tego jest więcej, bo są tacy, którzy wyceniają już w tej chwili nasze zadłużenie na ponad 1 bln złotych. Jak się weźmie te różne rubryczki, gdzie minister Rostowski poupychał, pochował, gdzieś tam ponazywał inaczej to, co tak naprawdę jest naszym zadłużeniem, prawda? No to, że się coś nazwie, to nie zmienia faktu. A przepraszam, czy potrafisz spłacić po tych rozmowach, które przeprowadziłeś, po tym wszystkim, czego się dowiedziałeś, co ustaliłeś z tymi ekspertami, czy potrafisz odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego w związku z tym Tusk na siłę wpycha nas w tę strefę euro? To jest może bardziej polityczne. Wydaje mi się, że nie ma to dużego związku z gospodarką, bo z gospodarczego punktu widzenia to jest jakieś szaleństwo. Jednym z tematów książki, czy jednym z głównych pytań, na które tam staraliśmy się odpowiedzieć, jest to, czy strefa euro w ogóle przetrwa. A jeżeli przetrwa, to w jakim kształcie? Bo na pewno nie będzie to kształt ten, który znamy w tej chwili. To już widać, no, choćby z tych działań, z paktu fiskalnego. No, ale co mówią ci eksperci? Większość twierdzi, że nie przetrwa.
A już na pewno nie w tym kształcie, to znaczy być może w jakimś zmniejszonym, na przykład zostaną w niej same kraje północne, te, które są troszkę mniej zadłużone i o mocniejszych gospodarkach, natomiast prawie wszyscy moi rozmówcy są jednomyślni w tym, że te słabsze kraje prędzej czy później odpadną. To znaczy nie jest możliwe, w tej chwili strefa euro trzyma się w całości dzięki sile gospodarki niemieckiej. Znaczy Niemcy korzystają, skorzystali najbardziej z wprowadzenia euro, ich eksport skorzystał, no ale teraz jak gdyby spłacają ten dług, próbując ratować te kraje, które upadają i próbując je troszkę takimi kroplówkami finansowymi wspomagać. No ale siła gospodarki niemieckiej też jest na wyczerpaniu. Się przerywam chyba w tydzień po tym, jak się ci eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyznali do tego, że ta terapia, jaka była zastosowana, była delikatnie mówiąc nieskuteczna. No po prostu spowodowali kryzys głębszy, kryzys gospodarczy. Pogłębili jeszcze bardziej tę zapaść. Więc to pokazuje, do czego prowadzą takie próby ręcznego manipulowania. Czy jest coś w tych rozmowach, które odbyłeś, które przeprowadziłeś? Ja chciałem podkreślić, bo to jest myślę też ważne dla tych, którzy się przymierzali do lektury tej książki, że to jest wszystko opowiedziane bardzo przystępnym językiem. To jest bardzo ważne. To nie jest nie chcieliśmy język, wchodzić tam w jakieś szczegółowe, takie specjalistyczne rozważanie. Czy jest coś, co ciebie, nie wiem, zdziwiło, zaskoczyło podczas tych rozmów? Cały szereg rzeczy. To znaczy ja zaczynając pracę nad tą książką nie spodziewałem się, czego się dowiem tak do końca. Oczekiwałem oczywiście mniej więcej, myślałem, że mogę wiedzieć z góry, co od którego rozmówcy usłyszę, ale było bardzo wiele zaskoczeń. Choćby na przykład to, że kiedy się porówna to pięciolecie Tuska, rządów Platformy Obywatelskiej, z dekadą Gierkowską, to dochodzimy do bardzo ciekawych wniosków, bo zadłużenie Gierka było kilkakrotnie mniejsze, natomiast to, co konkretnego zostało po tamtych 10 latach dla gospodarki, tego nie było tak mało. Tylko jedno drastyczne, ale zabawne porównanie. Z tych kredytów gierkowskich zbudowano, jeśli chodzi o infrastrukturę, poza pierwszą autostradą, czyli tą drogą szybkiego ruchu z Warszawy na Śląsk, zbudowano linię kolejową, tą szybką linię kolejową, która łączy Warszawę z południem. Centralną magistralę. Tak, centralną magistralę, która ma około 300 kilometrów. Tymczasem z tych setek miliardów kredytów, które zaciągnął rząd Donalda Tuska, zbudowano również linię kolejową, jedną, która ma, wiesz ile? No. 2 kilometry długości. To jest linia łącząca Okęcie, lotnisko Okęcie. A no tak, słusznie. I to jest wszystko, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe. Dwie niedokończone autostrady i kilka stadionów. I teraz pytanie. Te długi będziemy musieli wkrótce zacząć spłacać. Czym my je będziemy spłacać? Czy te stadiony będą przynosiły takie dochody, że stać nas będzie na spłacanie tych miliardów euro kredytów? No, mam tu pewną wątpliwość. No, za Gierka, oczywiście to było źle inwestowane, to była księżycowa ekonomia i tak dalej, nieracjonalna, no ale powstawały zakłady produkcyjne, prawda? Powstała Huta Katowice, powstały właśnie te zakłady Fiata, które potem... I to jest też dobry przykład. Bo ta prywatyzacja, która jest jak gdyby drugim źródłem tego, co miało być Zieloną Wyspą, czyli tej naszej iluzji dobrobytu, prywatyzacja to było przecież nic innego, tylko sprzedawanie właśnie tego, co głównie w dekadzie Gierka zbudowano. Większość tych zakładów sprzedanych w ramach prywatyzacji powstała właśnie wtedy, w latach 80. Więc to już świadczy o tym, że... W latach 70., przepraszam. W latach 80. to rzeczywiście był kryzys i wtedy niewiele. Wtedy kończono niektóre z tych inwestycji, ale to nie było to. Znaczy, trzeba podkreślić, że te inwestycje były chybione z rozmaitych powodów, ale to już nie wracamy do tego, bo to jest inny temat. Dokładnie, to jest inny temat, ale to pokazuje, że właśnie te 20 lat prywatyzacji to było sprzedawanie tamtego majątku. Czyli jednak coś zostało z tamtych lat. I teraz gnębi mnie samego to pytanie. Próbowaliśmy na nie odpowiedzieć w książce. No, jak my teraz będziemy spłacali te długi, jak się skończy właśnie... No i jak będziemy spłacali, bo już nie ma czego sprzedawać za bardzo. Nie bardzo jest sposób na spłacenie ich. Nie mamy w tej chwili bazy, mocnej bazy produkcyjnej. Polska jest w tej chwili takim poddostawcą części, można powiedzieć. Takim wykonuje się u nas pracę nakładczą, prostą na rzecz przemysłu niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Produkujemy przysłowiowe uszczelki. Czy ktoś, kto przeczyta tę książkę, Kulisy kryzysu,
Twoim zdaniem będzie myślał o swojej przyszłości wyłącznie pesymistycznie? Czy tam jest jakaś iskierka nadziei? Tam jest, każdemu zadawałem też pytanie dotyczące tego, jak się zachować, jak my jako ludzie, jako ludzie, którzy oszczędzają, którzy martwią się o swoją przyszłość, jak mamy się zachować w tych trudnych czasach, czyli co robić, jak oszczędzać, gdzie inwestować. Wiesz co, może nie mówmy. Nie mówmy, co oni odpowiadali. Dobrze, dobrze. To wtedy sięgną, pochylą się i przeczytają. Będą okay. mieli większą motywację. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo Państwu polecam tę książkę. Jest to naprawdę lektura obowiązkowa. Kulisy kryzysu, a rozmawialiśmy z autorem Arturem Dmochowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.